Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dziś zajmiemy się zrobieniem nowej piwnicy dla królików. Stara zdawała egzamin, tylko że została zdewastowana. I spróbuję im zrobić najpierw budkę z drewna i potem ją wsadzić w ziemię. To będzie trochę prościej. Dobrze. Lecimy zdemontować im starą budkę. Skoro chcę sobie ziemiankę wykopać, to najlepiej się nauczyć na królikach. Tylko system budowy pewnie będzie trochę inny. Nie, no to jest już. Rozklekotane, niestety trzeba to wyjąć i coś pomyśleć. Pomyśleć trzeba robić nową drewnianą, żeby była sztywniejsza. Bo tutaj to widzicie o, wszystko się zapada. Ta kastra zatraciła swoją sztywność przez wycinanie drzwiczek. No, co zrobić? Trzeba zbudować porządnie tym panom. Szanownym, o, a się pochwalę, spacerek rano był, zielonka przyniesiona, nawet jeszcze wszystkiego nie pożarły, także dosyć sporo było, co lepsze to wyjadło, a co gorsze to jeszcze pewnie chwilę tu poleżę, aczkolwiek dostrzegam parę jeszcze tych, no jak to się mówi, mniszków, nie mniszków, no mlecza, dobra, wynosimy to co niepotrzebne i robimy budę, łatek od razu przyleciał, już poszerza wykop, wyrównuje ściany, żeby było łatwiej. On to lubi mi pomagać w takiej robocie ziemnej. Zacznę jak nigdy, czyli od zrobienia planu. Wysokość to była 25 cm. Myślę, że wystarczy. Teraz patrzyłem na miarce, to to jest gdzieś tyle. No to na spokojnie. O, nawet mojej ręki jeszcze nie widać w kamerze. Królik wejdzie. Długość zrobimy sobie no, z 50 cm. Czyli potrzebujemy. 4 nogi po 25. A, jeszcze szerokość. Może trochę szersze byśmy zrobili. Tak, ze 40 cm szerokość. I tych potrzebujemy na szerokość też 4. A tych 50 też 4. Wszystkiego po cztery sztuki. Żeby taka ramka nam wyszła, wiecie, o, tak połączone te wszystkie spongi. Tutaj puste, to tutaj potem się. Wbiję deski. Może na dach by się dało trochę dłuższe deski. No ale dobra, teraz mamy do ukrojenia 4, 8, 12 patyków. W sumie można by zrobić 50 na 50, już tam bez tego to by tych było 8. Będzie prościej. No to co, lecimy. Krajzegę już wyciągnąłem. Jakieś te spągi już tam mam. Pozaznaczać i równo podocinać. Teraz sobie ładnie pozaznaczamy. Z takiej grubszej zrobię te pionowe belki, czyli co 25 centymetrów od razu sobie zaznaczę 4 i będziemy kroić zaraz na Z, To powinno to w miarę równo wyjść, bo wiecie, tą piłą to nie zawsze tak równo mi wychodzi. Tu też pewnie nie będzie idealnie, ale jako tako może będzie. Wiecie, i tak będzie częściowo schowane w ziemi. No ale już dobrze było to zrobić. Rasa, porządnie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No i dobra, ile nam zostanie na koniec? Może pięćdziesiąteczka akurat wyszła? No jest. Idealnie, aż nie wierzę. No patrzcie. Chyt i pięćdziesiąteczka. A to obrzynek jest. To nie było takie, że to dwumetrowe było. On chyba dwa i pół miał. No już nie pamiętam. Dobra, kroimy. Dobrze by było sobie niczego nie uciąć przy tej robocie. A strasznie nie lubię od przodu stać do tej piły. No ale co zrobić? Czasami trzeba. O, najpierw tą pięćdziesiątkę bym tutaj ukroił. To powinno być prościej. No lub Tak to można robić. Jakbym nie ja to ciął. Patrzcie jak to jest równiutko. No, trzeba będzie na przyszłość się nauczyć Zaznaczać i dokładnie dokrajać No to jeszcze 7,5 metrowych Z tego to nie będzie chyba 7 No ale coś się zaraz pokombinuje Jakiegoś patyka się dorwie Nie wiem czy to nie będzie trochę za niskie Ale to tak jak O, Jak tak się weźmie to to się już w dużo wyższe wydaje A tak to wiadomo, że niewielkie Ale to nie musi być bardzo wysokie, bo nie będzie podłogi Jakim tam będzie ciasno to one sobie zrobią Trochę głębiej To to nie problem Dobra, no to odmierzam 50 i kroję tak się rozpędziłem z robotą, że o nagrywaniu zapomniałem, ale powiem wam, że jak wszystko jest podocinane, to to leci. Robota się składa normalnie jak jakiś gotowy, jak ten kurniczek. Ostatnio wielkiej różnicy nie ma. Tak, dwie ścianki już zrobione, całe połączone. Jakie to jest sztywne, to się nic nie bujnie ani trochę. No i teraz mam te spągi, te, które będą szły o tutaj, i tutaj przyjdzie ta druga ścianka. No to skręcam to do kupy, bo jeszcze trzeba będzie deski podocinać i porobić jeszcze trochę roboty. Przede mną jest, ale idzie jak złoto. Dobra, kamerę gdzieś postawię, żeby było coś widać. Edziu, widać? Cię? Widać. No to możemy skręcać. To nie będzie teraz najprostsze, bo to wiecie jak są pojedyncze elementy, to idzie prościej. A teraz tu już musi wszystko do wszystkiego pasować. Dobrze, żeby się nie bujało. No, ten stolik mógłby być wyższy, bo już plecy mnie bolą od tej roboty. Jakoś to się trzeba tu przyłapać. o. Tu może najpierw tylko wkręcika weźmiemy, jakiegoś nie za długiego, bo za długie mi się przykręcają do stołu. Ale to nie jest wielki problem. Króliki się nie pokaleczą, bo jeszcze na to deski przyjdą. One tam wystają parę milimetrów, to deskę się dobije. No i cyjki, pięknie. Jeszcze jeden, żeby się jako tako trzymało, tylko nie za długi. Ja tu mam dużo krótkich, tylko na inną tą. Na inną końcówkę, nie na tego krzyżaka, tylko jakąś taką wymyślną. Gdzieś mała mi te wymyślne, trzeba by pójść poszukać. To i tamte by się wykorzystało, te złote. No i luks. I tu ścianka już zaraz będzie gotowa. Teraz z drugiej strony. Dobrze, ja to robię? Nie, tak. O, i bajka. No dobra, wszystkie cztery przykręcę, tą ściankę to się włączę, bo to jedna i powtarzająca się czynność. To pewnie nie będzie zaciekawa. Najważniejsze, że w miarę wszystko pasuje, chociaż to się okaże, jak się złoży. Teraz najtrudniejsza operacja złożyć to do kupy, ale nie jest źle. W miarę, w miarę to powychodziło równo. Są drobne niedoskonałości, jak to u mnie. Muszą być, ale się w miarę trzyma wszystko. Znaczy, że się trzyma, to się trzyma. Ale żeby to biło, wiecie, tak jak powinno być. No dobra, róg do rogu pasuje. O, i ściągnęło. I luks, i o to chodzi. Ale to jest solidna robota. O kurczę, ale ciężkie to się zrobiło. No można rzucać i nic się nie dzieje. Patrzcie. No wiadomo, że jakieś małe szparki będą, ale tak to. No luks. No to co? Trzeba pomierzyć i deski podocinać. No to mierzymy po 80 cm, bo 60 cm ma długość, bo 50 mają te belki boczne, po 5 dochodzi od tych spąk. no i po 10 cm powypuszczam w jedną i w drugą stronę, żeby im się na wejście nie obsypywało. Mam nadzieję, że jedna deska. Mi starczy tam 3, może 4 wyjdą, 80 centymetrów, to troszkę, to troszkę jest. Dobra, jedna osiemdziesiątka. tutaj równo, tutaj druga osiemdziesiątka. No, i daszek gotowy, tylko go skręcić, ale przypasowało. Jeszcze jedną cienką deskę dołożyłem. Zaraz zobaczymy, czy te moje wkręty nie będą za długie. Ale to nie są takie cienkie deseczki, luks będą. Nie przejdą tylko, jak tu linia idzie. Tutaj powinienem trafić. Trafiłem. No, i po tej linii trzeba jechać dalej. No, i ściany już zrobione. Tu musiałem oblad dać jednego, bo już nie mogłem znaleźć takiej deski. Tu od góry elegancko. Tutaj wejście, tam wyjście. Teraz tylko. Tutaj tak mi starczyły te deski. To troszkę te spongi wystają, ale to w niczym nie przeszkadza. Teraz tylko tutaj. Tak z połowę bym zakrył, żeby tak było, wiecie. Bardziej klimatycznie bardziej taka piwnica żeby takiego przestrzału nie było. No to mam tutaj jakieś deseczki nawet już. Obrzynki. Zaraz to się podocina, ile trzeba, się pomierzy. Równiutko i będzie luks. Patrzcie jak to. Równo idzie jak od linijki, niemalże. Oczywiście niemalże, bo ja to robię, ja mam dwie lewe ręce, ale jak na moje zdolności to i tak jestem zadowolony. A nawet patrzcie, nie muszę tego mierzyć. Wezmę sobie długopis. Jak jest tu przystawiony. I sobie zaznaczę, gdzie się tutaj kończy. O. No i tak sobie utnę, no bajka. No i Lux, Francja, elegancja. Tu mają takie wyjścia awaryjne, węższe. Ojejku, jakie to się ciężkie zrobiły. Tu mają szersze. No teraz to. No dobra, zrobimy test ostateczny. 104 kg. Nie w kiedy dmuchał. Normalnie sobie po tym chodzę. Chyba pierwszy raz zrobiłem coś tak porządnego. To nawet się nie bui nie na boki. Nic ani nic. Dobra robota, nie ma co. To to póki nie zgniję w tej ziemi, to będzie stało. Tego to chyba nawet króliki nie zdewastują. No to co? Niesiemy. Idę po szpadelek mały. No nawet spora ta piwniczka. Piękna sprawa, ale jestem z siebie zadowolony. Zobaczymy czy królikom będzie się podobało. Drewno nie jest niczym chlapane tam. I wiadomo w sensie jakimiś drewnochronami, takimi rzeczami, bo one lubią podgryzać te drewno. To niech mają takie surowe. No to niesiemy tą piwnicę. Nie jest to takie lekkie, ale w miarę poręczne. To nie idę po taczkę ani po wózek. Tak to zaniosę. Siłownie muszę sobie robić. Właśnie trzeba wymyślić miejsce, gdzie ja sobie zrobię piwnicę. Ja to bardziej jakąś ziemiankę, raczej nie taką porządną. Myślę, że jakby taką zrobić sobie, tylko dużo większą, to by szybko mi to przegniło. U królików może nie będzie tak szybko. Chociaż w tym piachu, ja wiem. No dobra, wchodzimy. Operacja wkopywanie. Ale to już w miarę łatka, w sensie łatek już to ogarnął z grubsza. Chociaż ten dół może się okazać troszkę za maleńki. Zaraz przymierzymy. To się okaże. Nie, no w sumie nie jest tak źle. Bo ja dużo głębiej już się nie podkopię, ale troszkę spróbuję jeszcze się tutaj podkopać, bo tam siatka jest przecież wkopana. To wiecie, za daleko tu nie pójdzie, ale o, z tej strony jeszcze tam pół szpadelka się podbierze i już czuję, że się dobijam do, do siatki. To też nie ma co tej siatki im tak na wierzchu zostawiać, to tylko troszkę podrównamy. Montujemy. Trochę to wysokie nawet wyszło, ale dobra, można to teraz obsypać. Troszkę im obsypałem, ale nie chcę za dużo, żeby dziur nie porobiły. No i gdzie jest łatek? Oczywiście już w środeczku. Czarny, ty wejdziesz tym wyjściem awaryjnym? Tym drugim to na pewno. Dzień dobry, panie Ładku. Jak się podoba nowa konstrukcja? No trochę solidniejsza od tamtej, co? Elegancko, zaraz tutaj sobie urządzisz. Jak ci się podoba, zajrzymy tam do środka. No ładnie, nawet tutaj widno. Trzeba wszystkie strony obwąchać. Dobrze jest. Czarny, pakuj się do środka. Zobacz, czy Ci się podoba te moje ustrojstwo. Nie wyszło źle, muszę Wam powiedzieć. Solidnie, tylko piachu tu mam mało. Nie chcę już tutaj dołów robić. No ale wiecie, zaczynam kopać swoją ziemiankę. To tu parę taczek przywiozę, żeby tu tak, takie ładną piwniczkę zrobić. Pozasłaniać te deski bardziej i tak dalej. A tam wyjścia to się nie zasypią. To już łatek sobie zrobi jak mu się podoba. I co, fajnie, lepsza niż ta poprzednia? No, chyba nie gorsza. No, już trochę kory trzeba obgryźć, bo to tam obladr był. O, a z porannej zielonki to już tylko tyle zostało. Tyle co nic. To zaraz wam mam to jakieś pasze dla Was. A łatek tylko lata, w tej nazad. Wchodzi i wychodzi. To ma zajęcie. Czarny to tam. Gaz tak nie interesują takie rzeczy. Ale ten to. Albo w koło lata, albo do środka i na zewnątrz. O, trochę musi obsypać i z drugiej strony, bardzo dobrze. I czarny testuje, już w środku siedzi. A ja im niosę paszę, teraz taką mam jakąś. Dla królików pełnoporcjowa, też im w miarę smakuje, ale tamta poprzednia, taka bardziej ziołowa, to zdecydowanie bardziej. Tamta to znikała szybciej nawet od zielonki, no bo zielonka to już trochę monotonna pewnie. Te same odmiany, a tam miały dużo różnych ziółek. Namieszane. Trzymajcie. Proszę uprzejmie. I one już razem tam. Bardzo ładnie. No ta piwniczka to mi się udała. Elegancka. On jak się tam schowa, to go aż nie widać tam w środku. I po tym to możecie sobie latać. To 104 kilo utrzymało na sobie. Także jak będziecie tam skakać, wyprawiać co chcecie, to nic się nie powinno tutaj rozklekotać. Ale podoba się nowa piwniczka, podoba. Urządzajcie ją sobie po swojemu. Tylko parę taczek jeszcze ziemi muszę przywieźć tutaj, żeby obłożyć. A nawet o, mam te kamienie z pola przebierać, to bym kamieniami tak ładnie obłożył. Może i z przodu, i z tyłu, i wtedy przysypał. Trochę wejście wyciągnął, i by wyglądały jak taka wiecie. Piwniczka kamienna, co ludzie na wsiach mają. No ja bardzo żałuję, że takiej tu nie mam. Co zrobić? Jakąś ziemiankę się wykopię. Ale to jest dobry plan, tak to przyozdobić. No konstrukcja jest luks, ona wytrzyma. I to ładnie kamieniami obłożyć i zasypać. O, ale genialny plan mam. I kolacja po podana. Puszczamy całe towarzystwo na zielonkę. Ja w międzyczasie przerobiłem te wczorajsze grzyby i zapakowałem całą tą. Całą suszarkę akurat pełna mi wyszła, te najbrzydsze wyrzuciłem to tak przebrałem te co ładniejsze, bo chyba na razie nie będę robił tego bigosu. Jak ma być taki chudy, to chyba lepiej poczekać. Parę kilo się zrzuci, to się zrobi troszkę normalniejszy, może nie taki przesadzony, tłusty, jak ja to zwykle robię, ale gdzieś się tam wypośrodkuje, jak teraz zaczynam odchudzanie, to wiecie, to z bigosem lepiej poczekać, lepiej dobrze wejść. W temat mieć dobre wyniki pierwszy, drugi tydzień, to wtedy ten zapał. Się nakręca. ja się z wami żegnam. Na dzisiaj to wszystko. O, na koniec, o, zobaczę, co się nagrało u ptaków tam. Pewnie wybiorę tam z dwa nagrania i coś wrzucę, ale nie wiem, czy ktoś zauważył, jak na koniec wczorajszego gnota, jak płaska główka tam tańcował przed kamerą. Ładnie się pokazał z każdej strony. A na dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.